Jedziemy teraz osiedlówką z przedziałem handlowym. Osiedlówka jest również oryginalna. Przedział meblowy tutaj. Tutaj obok jest nowa winda, ale nie ma co o nim jechać. Po prostu tym zaraz będziemy jechali. Drzew też tam chodzi, więc... Ale najpierw będziemy na 9 i zobaczymy, co tam będzie trochę. Mamy tutaj oryginalny panel od osielówki oryginalnej. Nawet nie, tutaj znajduje się nowa winda, chyba Asylt. 9 piętro. Na raz jeden nie jedziemy. Po moim przycisk. Tutaj nowa winda. Tu nie ma przejść. Maszynowie. Tutaj są nowa winda, którą nie jedziemy. Przejdziemy się nową osiedlówką. Jedziemy na parter. Nową windą nie ma co jechać, bo nie ma co. Osiedlówka jest też oryginalna. Jeżeli da mnie siną iść, jest już oryginał. Na parterze znajduje się też oryginalna tabliczka do tej osiedlówki, ale tej nowej windy nie ma co nagrywać, bo nie ma co. Ale tutaj dobrze, że mam postawili tutaj tą osiedlówkę. Ech. No i dobrze. Ja nie, nową windą nie ma co jechać, bo nie ma co. Nowa winda jest bardzo niefajna. Mam parter. Nie ma tutaj przejścia, więc trzeba. Jestem na parterze. Do połowy się w kontroli nie jechaliśmy. I tutaj mamy oryginalną tabliczkę. I rok budowy 1987. Z 1987 ta osiedlówka pochodzi. Tu mamy oryginalny przedmiot skrzyżowania od zęba. Największego tylko na pierwsze piętro. I za chwilę coś ma pokażę. Pojechał. I teraz przyjechaliśmy i tu jest to ciekawy też. Druga winda została wymieniona. Zaraz zobaczymy, z którego ten dźwig pochodzi. Z układ elektromechaniki dźwigowej. Zazwyczaj, że ten zęb niedługo też idzie na ten złom, ale tej windy nie będę nagrywał. Uwaga. 2020, nie ma co jechać tym. Ale to była osiemka.